Siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was pierwszy raz na moim kanale w godzinnym odcinku w serii Od Zera do Farmera. I oczywiście są ze mną chłopacy, jest ze mną Adaś. Witam serdecznie. I jest ze mną Brączek. No ja bym szczerze powiedział, że mnie z tobą teraz nie ma, bo ja tutaj ciężko pracuję na polu. A no dokładnie, mnie z tobą nie było, czyli akurat jesteśmy 50-50. Wynagrodzili sobie. Jak widzicie, totalny rozpierdol, że tak powiem. Dzisiaj nasza farma znów przechodzi, że tak powiem, kolejną reaktywację. New Holland oczywiście jest nasz nowy nabytek, ale mamy też i piękny siewnik, który możecie zobaczyć u chłopaków. Ja wam nie będę pokazał, żeby nie spoilerować. Wejdźcie, sami zobaczycie. My w dzisiejszym odcinku, tak, pozbywamy się tej dużej wiaty, tu jak widzicie mamy już ładnie odorane, trawa jest zasiana, ale to później przyspieszymy czas i urośnie. Mamy płoty. Ja skończę pole, to ci powiem. Dobra, jak skończysz pole, to Adam jeszcze jedź te mijaki po poprawie jak możesz. Aha, jakieś tam zaraz podobno zostawiłeś. Dobra, pierwsze zaraz. Co? W sumie dobrze, czekaj, sorry, że jeszcze przerwę. No spoko, dobrze, spoko. Bo zasiać to małe pole, żeby zanim przyspieszymy. A no to fajnie, to któryś możesz właśnie Adam tą soję no, jeszcze, no, no to spoko. Tam soję zasię, nie? Mhm. Dobra, wiaty się pozbyliśmy. To skąd 1500 dostałem? No wiaty się pozbyliśmy. Jadę orać już ten ten gruz. Czekajcie, te trzy drzewa trzeba wyrazić. Uzgodniliśmy z chłopakami, że bierzemy to oto taką wiatę. Będzie to taka wiata typowo pod później surowce nasze, czyli tam zboża wszelkie, czy też soje. Teraz to trzeba wszystko ładnie, równiutko postawiać. Ja mam ogólnie pomysł. Jaki? Jeżeli już teraz, zobacz, jeżeli już teraz zajmujemy się przygotowaniem tego gospodarstwa, no, nie? No. To może jak skończysz aż, to z Adamem zajmiemy się wycinką tych drzew i zabramy już tamten kawałek do pola, co? No, możesz, tylko poczekaj, ja teraz chłopaki myślę, bo nie, ludzie nie patrzcie co ja robię, bo muszę tutaj złapać równe kąty, że tak powiem, dlatego ja sobie biorę od... Nie za kąty. Ale ciężko, o dobra, pięknie, będzie idealnie równo, nie możemy się pomylić. Dużo miejsca tu nie zostawiamy, dlatego tu patrzcie jakie idealnie równiutkie pole wyjdzie. No ja właśnie czekam, jak ty to idealnie postawisz. Czekaj. Idealnie. Jopie. No można tak powiedzieć, że ci się udało, no na styka wręcz. Zajebiście jest. Mogłeś troszeczkę minimalnie do tyłu. Nie, właśnie nie, bo patrz, tu mi się kończył ten... idealnie. Ładne. Ale fajnie to wygląda, dwa dobra. Do tyłu. No a teraz jedna z najważniejszych chyba rzeczy. Ale ładne. Bo lecimy. Dobra, płot dojdzie dotąd, to spokojnie mogę ten płot tutaj... No kurwa, jakie ładne to jest. Dobra, teraz chłopaki, bo jak możecie dzisiaj gadajcie, to jest wasza seria, dzisiaj to nie jest moja. Ja dzisiaj mam od chuja roboty, że tak powiem. No przecież gadasz też możesz, nie? No będę gadał, ale będę bardzo się skupiał. Każdy może. A co, aż tak ciężko się tu ustawiać, czy to? No o kurwa, niepotrzebnie teraz na początku to dałem, będzie mi ciężko postawić to do wiaty. Adam! Co? Dojdź mi do końca. Gdzie mam się dojść? Jak tu wiata się kończy, na bo... twarz. Dobra. Uj, jakoś to postawię, nie postawię. Blisko tego. Ej, wiecie co? Tu zrobimy może wyjazd, tu co stoisz. Bo ja nie będę mógł tu chyba tak blisko postawić. Chyba że potem, dobra. Ale czemu? Bo... Ale czemu? Tu z tyłu się możesz postawić. Nie podchodzi mi to, poczekaj. No to słabo jak się nie z tyłu, gdzie? Z tyłu mam tu stawiać płot? I te beczki do środka wziąć? Aha. No przecież ty chcesz chyba ogrodzić to. Dobra, całe spoko. Pół. No to tu. Aha, blisko wiaty nie mogę tak strasznie podjechać. I kurwa, to ile? 2 metry? Pół metra, malutko. To co, zostawiamy mały wyjazd czy nie? No nie wyjazd, to będzie wyjazd, pół metra to wyjazd? No to taki dobra, no wyjazd na ciągu zostawię. To ja to już zostawię taki wyjazd, żeby... Dobra, to ja już to zrobię. Czekaj, ja dam. Dobra, kombinuj i idę stąd. To już kombinuję. I nie chcę na to patrzeć. To dzisiaj długo mi zajmie, tak? W końcu to jest godzinny odcinek. Zajmie się tym. Wiem właśnie, dlatego jadę, ale najpierw chcę już zatankuję. Normalnie dzisiaj to nie farming, tylko simsy. Dokładnie. Dobra. Uj. Ja tu będę wyliczał sobie wszystko. Okay. Już dużo w sumie zostało tego dzisiaj, bo jak zasieję, to od razu przyspieszymy czas, żeby ci ta trawa tam urosła. Dobra, spoko. Żeby to ładnie wyglądało. No i od razu się przyspieszy troszkę i urośnie nam ta rzodkiew. Urośnie nam wszystko, więc będzie można już się zająć opryskiem i orką tej rzodkwi. Aha, dobra, czekajcie, muszę w tą stronę obracać. Dobra, to jedno przęsło się sprzeda potem. Bo do środka bierzemy tymi metalowymi elementami, nie? Mhm. No tak, żeby ładnie wyglądało od zewnątrz. Dobra, to jedno przęsło się sprzeda. Ogólnie po 75 zostawiliśmy cenę. Mógłby z was któryś z chłopacy pogadać na temat tego? Na temat?
co będziemy tutaj niedługo milionerami? A, no to ja tutaj może zabrać... Tak, jak możesz, to pogadaj, ja tu będę ustawiał. Chodzi o to, bo Bolek się za bardzo skupia, więc nie może wam o tym opowiedzieć. Skupię się. Więc chodzi o to, że planujemy dobić do tego miliona dzięki tym sztabkom złota, bo ktoś tam w komentarzach właśnie, ja tego nawet nie czytałem, ale chłopaki mówili właśnie, że ktoś nam radził, żebyśmy pozbierali te sztabki i dostali ten milion, bo w sumie, no tak teraz myślę, głębiej sobie pomyślałem, to no szczerze powiedziawszy, to co się śmiejecie? Bo głębiej. Głębiej sobie to pomyślałem, naprawdę głębiej. Dobra, no. Adam mów dalej, bo się obraziłem. Nie, no tłumacz, no, dawaj, no. Nie no, pozbieramy te sztabki i dostaniemy milion, no i wykorzystamy to, bo no, ktoś tam napisał, że... no kurwa, no, nie gadam, pierdziele. Ale się, ja się nie śmieję, ja po prostu mijaka zrobiłem, no. No i ty się śmiejesz z tego, że zrobiłem mijaka, sam na pewno. Z siebie się śmieję, co, nie mogę? No, zbieramy sztabki, dostajemy milion, kupujemy maszyny, jest nipoładziki. No, i tak właśnie powinieneś po... To niezłe dymy będą u nas, coś czuję, ja nie wiedziałem o tym, że tak szybko zrobimy to. Głębiej, że płycej. Nie, ogólnie naprawdę bardzo fajne, ciekawe pomysły okay, mamy. To serię po prostu. Czekajcie, ja muszę tutaj. To może Bolek, co powiedz jeszcze tutaj, co planujemy postawić na gospodarstwie, bo ja nie wiem. Planujemy... Warsztat. Warsztat, ale to kiedyś. W przyszłości. No, a właśnie, ej, a może ten warsztat postawimy niebawem, jak będzie te miliony? A ile on kosztuje? 28 tysięcy. A ile mamy teraz? Może... Byśmy mieli szybkie zmienianie kół wąskich. Ile mamy teraz? No. Już to, mamy. Tak, to na same wąskie jechać, taki kawut... Mamy trochę... 28? No. No mamy. 30 to coś. To postawię, ej, też, tak? To postaw teraz. Dobra, ale no, to poczekaj. Muszę najpierw ładnie tu ustawić wszystko. No tak, pieniądze to mamy pieniądze. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda. Już tutaj od drogi zacząłem. Na razie nie patrzcie na to jedno przęsło, które idzie tutaj od pól, bo je będzie, ona będzie wymieniane, bo źle je postawiłem, nie w tą stronę. No dobra, no myślę, że ci to wybaczymy. Czekaj. Czekaj. Ale tu kurwa. Jest, ale tu się trzeba skupić, ja cię kręcę. No to jest krzywo. Które? Co jest krzywo? No to się do góry. No. A no to teraz, dobra. No to teraz, bo to ciężko mi ustalić, no bo kurwa ja to podług drogi ustawiałem chyba. No, dobra, to teraz już wyrównam i będziemy równo tu szli. A możesz to edytować? Mogę to jedynie sprzedać i od nowa kupić. No niestety nie dam rady. Ciężko jest tak ustawić, bo nie widzicie tego, jak ja ten to przestawiam. Dobra, no dobra, czekaj. To działaj. Zobaczymy, jak to widzi. Najwyżej na koniec wezmę i to wyrównam, nie? Dobra. Tak, no nie musicie być przecież idealnie, po prostu ważne, żeby było ogrodzone, ale... Tak wiesz, żeby nie rzucało. No bo ja nie widzę, to jest najgorsze. Chcecie, to sobie wykupcie po jednym płocie i zobaczcie, jak to się kijowo ustawia. Dobra, kupię sobie. Nie, znaczy nie kup, nie, znaczy nie kupuj, tylko sobie po prostu wybierz, nie? I zobacz. Poczekaj, teraz spojrz i poczekaj, Bronek, za chwilę. To jest w obiektach? Tak, na końcu. Adam tam zerknie, czy to jest prosto w miarę. Patrz teraz. Który może? Chciała powinna być prościuteńko. Dobra. Jest Adam czy nie? Tak, lecimy. Teraz jest prosto. Dobra, odejdź, bo mówi tu, żeby nie ten, dobra. Zaraz płotem w łeb dostaniesz. Jedziemy na prędkości, to bo... Jeszcze zostały trzy przejazdy i kończy się aż to pole, więc... Teraz jest równiuteńko z tym, jak żeś orał. O, ale żeś... A, bo tu słupki jeszcze. Tak, słupki popostawiam, no na razie muszę sobie tak to powymierzać. Mniej więcej. Ja to jeszcze nie będę bawił. Dobra, spoczko. Adam, a co ty robisz? Ty. Także no z tą serią będzie naprawdę ciekawie, pozbieramy, będzie kasy sporo i co najważniejsze, to kupujemy dwa pola, jest to pole numer 19 i 16, pokażę wam pod koniec odcinka to. Są to naprawdę fajne pola, patrzymy to pod takim kątem, że możemy je po prostu przerobić na jeszcze większe, tak? Teren obok nich jest naprawdę nie dość urozmaicony, dzięki któremu będziemy mogli troszeczkę więcej się pobawić. Jeżeli chodzi tutaj, naprawdę mamy nawet bramę otwieraną. Udało mi się to popodstawiać w jakiś tam sposób i dość ciekawie to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że za dużo szpart tu nie robię. To nie złe szparki. No, teraz jest w miarę prosto. No, ja później wiesz, ja to już później wezmę i jeszcze to porównam, nie? Dokładnie. Tak. Nie, no teraz jest zajebiście. Teraz jest dobrze. Prosto. Tam się będzie ten trawa i dziękuję. Czekaj, dobra. No. Muszę teraz wyrównać tego. Dobra, ta końcówka czekajcie. Trochę ci zjechała, ale tego tak nie widać. Dobra, spoko. Damy radę. Jak coś, to się później popoprawia jeszcze. No nic nie mogę poradzić, ale to jest naprawdę ciężka robota, później sobie zobaczycie. Nie, tylko te dwa na początku. No te dwa na początku, to je później się wyrąbię, tak jak i ten... Bo później mogę sobie to tak zrobić. Ogólnie zajebiście, naprawdę, bo jak mam się cię pochwalić, bo ty to jesteś budowlaniec niezły. Tak, no. No w konstruktora zawsze byłeś do... A nie grałeś w konstruktora. No, grałem, może kiedyś pogram. Czekaj.
O, myśmy grali kiedyś. Ale tak naprawdę zawsze wkurwiało, tam były takie lagi. No. No porażka, nie? Szkoda, że ta kamera jest taka zjebana, powiem wam, że jak za blisko się przesuniesz, nie, to ta kamera z automatu ci się odsuwa od ciebie, nie? Mhm. To lipa trochę. Chyba, że nie ma tak jak w Giancie, nie? No. To ja bym stawił, że to by pochód miał skończony chyba. Myślisz, drugą farmę nam robił. To nieźle, nieźle, nieźle tutaj się bolisz nam bardzo. Ja robię ostatni przejazd. Ja robię ostatni przejazd, a Damian wtedy przyjadę. Kurwa, gdzie niegdzie się małe szparki porobiły, bym musiał wtedy, albo inaczej, z którymś... To już tam do pole skończyłeś? No, to dobrze tak. Któregoś mogłem nauczyć i by jeden robił ten. Mi jaki par... Jeden by robił słupki, nie? A jeden by stawiał przęsła i wtedy by było kwit. Bo mi a się... to szparyć się porobił? Gdzie niegdzie tak, bo jak wiesz, że robiłem to na oko, to w niektórych płotkach tak się porobiło. A widać to mocno? Nie, tak do easy. No to wyrąbane. Dobra, będzie prawie zaraz także cały. Problem. Dobra, jeszcze tu postawimy. O kurde, no widzicie jak to przyciąga cholernie. Dziwnie, w ogóle ale... ktoś teraz napisał, czytałem komentarz, ktoś napisał, że spoko odcinek, ale w ogóle się nie znamy na tym, na farmingu i powinniśmy przed każdym odcinkiem sobie poczytać o wszystkim. Aha. A ja sobie tak pomyślałem, ja pierdzielę, przecież jakbyśmy poczytali, wiedzieli wszystko na temat tej gry, na temat wszystkich maszyn, no to co to by było za ciekawość nagrywania... Zdobywania tego wszystkiego i odgadywania tego w grze. No. No, znaczy taka gra, bo gra, trochę nuda i nic więcej, tak? No a tak, kurde, odkrywamy wszystko i sami się uczymy też na własnych błędach, więc no. Każdą uprawę siejemy, żeby sprawdzić jakie plony są i... No, nie, ale nie mielibyśmy takiej oglądalności, bo ludzie też nie byliby tacy ciekawi. My z Bolkiem na przykład na FIFA znamy się dość bardzo dobrze, a nie mamy oglądalności, bo po prostu nic nie odgadujemy. A możemy sobie pogadać na temat piłki i wszystko. To byśmy wtedy może mieli oglądalność, ty. Właśnie, Bolek. Nie, ale tak często teraz na YouTubie jest, że jak ktoś gra i mało się coś zna na jakiś temat i wiesz, takie coś nagrywa, to często ma jeszcze lepszą oglądalność niż ci, co się za dobrze na tym znają. Ty dawaj, Bolek, zrobimy jakiś odcinek z FIFA, byśmy się w ogóle na nim nie znali. Będziemy mówić, że Neuer w ataku. O właśnie, Neuer w ataku. O. Albo będziesz się... A kim on jest? No, Bronek gra z nami, Bronek gra z nami. No i naprawdę. On jest albo... bramkarzem? Tak, to jest Bayern. Albo Balotelli byłby na... A to Neymar jest na ataku, dobra. No, co? No nie, on nie jest na ataku, on jest na skrzydłowym. No, to... A to nie jest ten atak? A nie. Na ataku jest Suarez. To jest jako atak, tak? To jest jako... No tak, jako napaść, że ofensywa, tak powiem. Ofensywa, tak? No napad, no. Ej, powiem wam ludzie, jak ktoś chce już wyjść, to nie wychodźcie, bo zobaczycie, jaki będziemy mieli zaraz zajebisty płot z tyłu gospodarstwa, bo oczywiście przyszykowałem dwa. I ten drugi, nie? Chłopaki, ten drugi. Chce wychodzić, to nie wychodzi. To nie wychodźcie, ja was tu trzymam, nie? Chłopaki, wejdźcie. Ej, Adam, chodź tu tańcz. Dobrze. Ale jeżeli ktoś chce wyjść, to idźcie na kawę i zaraz wracajcie. Nie, no dobra. A ty, Bolek, ten płot robisz tylko tam, w tamtym, na przodzie? W sensie? Czy na boku, tu tutaj też? Czekaj, ja na razie... Kurwa mać. Nie włączyłem się w nika, co ja tak zapierdalam? Ty, ale żebyś się nie rozpędził, tam tego chojoka nie przewrócił. Boże, czemu ty takie mijaki robisz? Nie wiem, wkurwia mnie to niekiedy. Wkurwia mnie to i pierdolę, robię mijaka. Bo jadę prosto, a potem nie, Bolek, tutaj od tej szopy też będziesz robił ten płot, czy tamten inny? Od jakiej szopy? No tutaj już tu, już tylko z przodu gospodarstwa robimy taki ładny, reszta to jest betonowy, taki zajebisty, zaraz zobaczycie, to jest z Bolusiowa. Ten ładny taki już, co już był. Już zajebał, no. No sobie zajebałem, gościu. Finalny. Dobra. Bolek sobie kradnie modele ogólnie. No, wiesz, ale żeby wrzucić na oryginalną, to jest dopiero na kozak, no. Jeszcze nigdy nie było. Jeszcze tego nie było. Ale wiecie co wam powiem, że teraz tak ludzie sobie pomyślałem, że niedługo, za jakiś czas, jak dobrze pójdzie to podstawianie, to na tą serię będziemy mogli sobie podstawiać jakieś budynki, które naprawdę są bardzo ładne i będą mogły nam się w jakiś sposób przydać potem przy rozwoju. Na przykład jakieś obory czy coś w tym stylu, to też by nie było głupie. No, całkiem fajnie, zobaczymy. No na razie budynków jest w pik, bo co chwilę coś nowego wychodzi, nie? No, tu kurczę nie mogę. To jest też plus. Tu nie mogę zbyt blisko podjechać, to jest największy problem, no ale... Damy. A już postawiłeś płoty wszystkie? Prawie. Co tu tam? Ta, tutaj właśnie dokończyłem ten mijak, co zrobiłem. Nie no, zajebiście to będzie wyglądać, teraz będziemy, jak będziemy mieli ogrodzone, nie? No i parama będzie otwierana, nie? Wszystko, fajnie to będzie. Teraz już naprawdę będziemy mieli gospodarstwo takie, no typowe, widać rozwinięte, od serca, dobrze to Adaś nazwał. Byśmy mogli tutaj jakąś jeszcze halę postawić ogólnie. No coś w taką treningową. Nie, ale coś takiego jak Bolek ma na tej swojej nowoczesnej. Mhm. On dzisiaj Adaś był, pochwalił mnie. Byłem, widziałem.
Naprawdę ładnie. Będzie z niego kiedy budowlaniec, naprawdę. Jedna strona postawiona. Dobra, ciskamy chyba bramę. A, się zajmowało. Ciskamy chyba bramę, zaraz zobaczę jak brama będzie. Czekajcie. Brama, bramę zrobiłem 250. Myślę, że dobra, przystępna cena. Zaraz chłopaki będziecie... Żeby nie spierdził tego teraz, bo brama droga. No, droga. Dobra, czekaj, równo, jeszcze raz sprawdzę. Wiem, że to jest monotonne, ale no mówię, na taki godzinny odcinek musiałem dzisiaj to wziąć z racji tego, że my nie mieliśmy nawet co w polu dzisiaj robić. Bo no chłopaki, widzicie, sieją. Tu zaraz będziemy przyspieszać, żeby mogli robić orkę. Więc tej roboty jest na dwóch, a nie na trzech. Znaczy, no nie wiem, czy w sumie chyba będziemy mogli już orać to. No to zaraz wypożyczycie sobie pług. Chyba, że przyspieszymy czas i będziemy już żniwa robić. Dobra. Nie no, najpierw trzeba zaorać, żeby żniwa robić na wszystkich polach. I żeby wtedy zobaczyć, ile będzie tego plonu, nie? Więc najpierw przyspieszymy, zaoramy to rzodkiew. To jak skończyłeś siać? No pomagam Adamowi teraz właśnie. Aha, no to zaraz możemy przyspieszyć. I tu mi urośnie, wam urośnie i pojedziecie pługi wybrać. No czekaj, my już to mamy prawie koniec zaraz. To super mordy. Skończymy akurat i wtedy przyspieszysz czas. I na spokojnie sobie będziemy mogli działać dalej, nie? Mhm. A ty tam bramę stawiaj i... No już postawiłem. Już możecie testować. Albo nie przyjeżdżajcie. Jak skończę już cały, to przyjedziecie zobaczyć. Dobra, ja, nie ma problemu. Ale ja wszystko widzę stąd. A, widzisz. Ale ja wszystko widzę. Kurde, ale ty mi żeś mi popsuł zabawę. Więc, no mówię, dzisiaj taki odcinek troszeczkę inny. No może będzie nudny pierwszy ten taki godzinny, ale za to u chłopaków sobie za tydzień najwyżej nadrobimy. I w następnym odcinku też nadrobimy. Myślę, że nie jesteście... Za tydzień to będzie milionerami. Gościu. Dobra, czekaj. Myślisz, że już będzie 30 odcinek? No, który mamy teraz? 22, 20... To na pewno będzie. 3, no może, no. Myślę, że tak. Dobra, czekaj. No jeżeli będziemy nagrywać tak często, jak nagrywamy teraz. No, to jo. To na pewno. Nie, na pewno, ta seria bardzo wam się spodobała, co mnie cieszy, bo kurczę, najlepiej to obejrzeliście właśnie odcinek z wycinki drzewa i robienia naszego gospodarstwa. Nie wiem, chyba każdy był bardzo... Ej, Adam, ogólnie nie będziemy teraz orać, tylko powiększymy to pole tutaj. Możecie, to będziecie cieli już to? Wycinali? No, to spoczko, to fajnie, przyczepę, to fajnie. Podstawić przyczepę i... Mm-hmm. A co to jest za znak zapytania? Nasiona i nawozy. No ja. No bo to była ta. A to nie, to się go... Wystarczy wejść w niego przecież, on znika. No, ale są fakty. Dobra. Są fakty. Chcecie przetestować bramę? Dawaj, podjedź czymś. O kurde, dobra, jak to od przodu wygląda, gościu! Tylko czekaj, ja skończysz, jeszcze to podjadę. Dobra, ja już, dobra. Ja już skończyłem, więc ja już jadę. To już jedź. Ja. Kurwa, ja trochę tu skrzywiłem. Dobra, ja to od razu poprawię. No to jest krzywo. To żeś skrzywił, gościu. Dobra, próbujemy. To podjedź, najpierw przetestujemy bramę. No ja dawaj, powoli, podjeżdżaj. Może by mi nie wyrwało. Idzie gościu. Brączek, chodź. Brączek, chodź. Ostatni przejazd. Mówię. Dobra. Zawróć. I dzida. O, tu muszę poprawić, ale patrzcie. Ale chłopaki, wiecie co? No. To będzie zajebiste pole, jak my to powiększymy. No, będzie bardzo fajne pole. Ale tu trzeba stanąć za nim ten. No trzeba, no otworzy. Ty no. Od razu ci się brama nie otworzy, nie? Dobra, no wiem, no, ale tu sprzedaję dla wszystkich, dla wszystkich zgromadzonych tutaj wiernych, żeby wszyscy wiedzieli. Kurczę, no znowu mi się tak krzywo zrobiło, no ale trudno. No słabo, żeś to... Ciężko, nie, no ciężko jest. Dobra, jadę przetestować, zaraz zobaczymy. Jać. Mogę w coś tak szybko wjechać? Nie, musisz chwilę, żeby ci się otworzyła, gość. Ej, a ciekawe jakby tak wjechał na szybkości. Ale zajebiście. Na prędkości nie przyjebiesz bramę, nie? Ale ciekawe, czy się na przykład cały płot rozwali? Ja, o Boże. To ona tak nie działa. Dobra, dawaj, jedziemy. O kurwa, w tą stronę ona się otwiera, czekaj. No jo. No tak, ona się otwiera. Może co ty będziesz tam teraz wjeżdżał, czy co? Tak. Kurwa, teraz ja nie będę mógł tam zrobić nic. Ale poczekaj, zobaczymy się. No trzyma się. Dobra, Adam, bierz przyczepa. Tak, daj mi. Ej, nie mam piły? Trzeba kupić. No, przydałoby się kupić. A kasę? Czy trzeba kupić? Ja muszę kupić? Nie ma, musisz kupić. Dobra, czekaj, ja najpierw muszę zobaczyć. Ła. I to ja? Na zdrowie. Ale fajnie. Łe? Łe? Ej, weź zobacz, ten słupek teraz równo postawiłem. Podejdź któryś. Tak, ja. Znośnie, żeby było chociaż, nie? Bronek, zobacz, bo ja ten... Nie, już nie chcę. Dobra, jakby co to piły, nie kupuj, nie? Dobra. Bo kurczę... Ale ej, ogólnie zapomniałem. Co tam?
A nam jedź po maszynę do tego. Po maszynę do karczowania. Ej, a może gdzieś jeszcze coś gdzieś nam uda się zrobić, co? Jakieś popatrzcie tak mniej więcej po tych polach naszych, co już mamy, żeby gdzieś rozszerzyć, czy coś w tym stylu. Boże, piła jest, wystraszyłem się. Czekajcie, zobaczę, czy porównywalnie jest równy z tym, dobra, spoko. Nie wiem, czy to, no ale... Ciekawi mnie tutaj, ale to jest bardzo nierówne. Tutaj, co nie? Gdzie stoją te 4-8 drzew, co nie? Bo nie! Pierdolwo? Poczekaj. Co? Nie, patrz, proszę, nie! Jak ty je ściągłeś? O kurwa i chuj, wiata poszła. Nie wierzę. Ale ty to jesteś profesjonalny, nie? Profesjonalny. Boże, nikogo nie było w środku? Nie. Ja pierdolę. Aż mnie oko zabolało, nie? Ała. Chyba od tego... Największego chojoka. Za duże skupienie jest. Zaraz idziemy sobie drugi... To aż tu wystaje. Drugi płot idziemy sobie zaraz robić, żeby mi to trochę... się ten... Czekaj, ja to zaraz naprawię, poczekaj. Nie znudziło? Ja nie wiem, jak to się stało, Bolek. Dobra, spoczko, przecież to i tak... na tartak pójdzie. Niezła akcja. Ale ja pierdolę, ja tak coś zagrywa, tylko żeby na garaż się walnęło. I łe. Dobrze, nie uszkodziło. I było łe. Tak ogólnie to nie mamy tu co robić, no tylko tą mąkę byśmy mogli tutaj... Ale ona jest troszeczkę nieporaźna tutaj, no może, że... Ty, może, że skarczujemy, nie wiem, te dwa drzewka, jeszcze kawałek tutaj do góry ją podniesiemy, co? Panowie? Co, o czym ty gadasz? No o tym tutaj. Ja to może tą... Które? Te dwa drzewka jeszcze przycisnąć. Jakie, poczekaj. Tak dotąd jeszcze? Wydłużyć czekaj, to pole? Czekaj, ja idę zobaczyć. Gdzie ty jesteś, powiedz mi? Tutaj, kurde. Kurde, poczekaj, bo się pobugowałem. To się nieźle buguje. A gdzie, ty u mnie w polu stoisz, gościu? Aha. To mów, gdzie mam iść, ciepło, zimno mów. Dawaj, nie widzę cię. Dawaj tu w lewo, twoje lewo. Tu. O. Twoje, tu. Nie, ale tu. To? To? Dwa? Te dwa drzewka, no. Te dwa drzewka jeszcze wykastrować i dorzucić jeszcze taki kawałek. Poczekaj. Jak tu z terenem? Jakby co, nie? No. To ludziom powiemy, że ten. Że nasza budka porosła żywopłotem. Nie, zostawmy to. Dajmy sobie tu spokój. Tu widzę, jest nierówność, bo mnie aż podnosi kamerę całą. Oj, Bolek, tak jakby co, nie? To żywopłot porósł. No widzę właśnie, kurwa, na kejsie. Jak ciekawy żywopłot, kurwa. Dobra, spoczko. Ej, czekajcie, ja ludzie wam idę pokazać ten drugi płot i chłopakom, bo oni nie widzieli. Co, Bolek, co ja mam z tym zrobić? Co? Dawaj na pick-upa ładuj. Ale z żywopłotem w domku. O Boże, to spróbuj jakoś piłą. To właśnie nie idzie. Dobra, chłopaki. Prosiłabym was. Boże, co się stało kurwa z tym? O podejście do... Do płota. Drugiego, jakiego robię. Gdzie ty robisz? Ten drugi, tu gdzie maszyny stoją zawsze. Ten jest śliczny. Boże. No tym to. Idzie pięknie równo. Ciągnij go tak do końca. Kolego, ciągnij. Dobra, Brączek. Czekaj, bo próbuję. Ładnie, Brączek tam ładnie. Próbuję nam też nasze gospodarstwo upiększyć. Niczym, no u mnie taki odcinek, wiecie, że nie mogę robić live'u, bo mój internet nie pozwala, to taki odcinek godzinny, to myślę, że możecie potraktować jako live, też będzie taki luźny. No i tak to nie, może to od nie czasu, i tak do, czasu do czasu do czasu jakieś pytanka wlecą właśnie, jak jesteśmy w trójkę, to coś może popowiadamy, jakieś ciekawe tematy możecie nam zapodać, byśmy mogli sobie na ten temat wtedy porozmawiać na tej serii, żeby nudy no, jeszcze, nie było. Jeszcze jeden gościu, co nie? No i zostawiamy tu, bo ogólnie ludzie tu kiedyś jakaś wiata stanie, także to zostawiam. I czekaj. I tutaj, aha, dobra. No tutaj to będziemy musiał tak poskuścić. Weź ciągnik wyprowadź z wiaty. I wiaty ciągnij, gdzie ty masz ciągnik? No tutaj, a. New Hollanda mi wyprowadź. Czemu? Wyprowadź mi go. Bo nie mogę. No, muszę ten mieć. Dobra, czekajcie, muszę złapać kąt, że tak powiem. Kunt? Kunty w kole. O, okej, okay, jest spoczko. Teraz trzeba tylko idealnie do wiatru dostawić. Więc mówię, no naj... O! O Boże! Tak i taką długością po całości polecę, tak? Do końca, teraz. Dobrze, Adam będzie? O kurwa! Ruszta od pieca się urywają. Urywały się. Urwały się. Więc na tej ale serii niedługo... Jak do końca no, ty chcesz tam teraz, no...
do tej wiaty aż tu. To co Brączek obalił drzewo na nią. Teraz tak już, tak z taką odległością jak zrobiłem, na jedno przęsło, wiesz? Poczekaj, zaraz zobaczę, o co mi chodzi. Ja w sumie tak ładnie wygląda. Patrz. A, bo ty pod skosem nie możesz tego ustawić. Mogę, mogę, wszystko mogę idealnie pod każdy kącik. W sumie to ładnie wygląda teraz to. Co? Z tym żywopłotem. O Boże, poczekaj, teraz zobaczę. Czekajcie, muszę dobrać. Ale jest ciężko. Ja już jestem normalnie... Powoli, tak? Powoli pod skosem już jedź. Potem będzie tak do dupy. Powoli tylko? Lekko powoli? No lekko skręcić, może nie lekko, no. Widzisz przecież tam, No zbyt taka kamera jest do dupy, mów mi. Dobra, skręcaj już. Mocniej? Mocniej. Za lekko. Znaczy za lekko, no, za lekko. Nie, no tak, żeby było mniej więcej jedno przęsło różnicy, nie? Właśnie nie widzę, tak, że jest więcej niż jedno. Tak bardzo po łuku idziesz, za duży łuk zrobisz. Tutaj, moim zdaniem. Czyli tutaj bardzo blisko, tutaj tak bardzo blisko pola zrobiłeś, co nie? No, no właśnie się pytałem, no to się pytałem, czy mi ten, a ty kazałeś jeszcze mocniej. Ale, no, a to chodzi właśnie, żebyś jeszcze bardziej skręcił, a potem dał po prostym. Czyli, że co? Dobra, rzuć kolejne i skręć bardziej. Ale bardziej do strony pola? Tak, tak. Aha. No przecież o to chodzi chyba, musisz się złamać w tamtą stronę. Sam się musisz złamać. Złama się ty. Nie, no nie łamcie się. Czekaj, Brączek to już kurwa kawaryną przejechał przez ten. Czyli do strony pola bardziej, tak? Tak, 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 tak. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy jak się teraz złamie. Już, już się boję. Tak? O, w tą, no, o to ci chodzi? Troszeczkę. A potem wiesz co, dobrze, dobrze, potem postawisz tak po prostej. Dobra, jedź takim, taką prędkością do końca. Nie do końca, troszeczkę już musiałem ten. O, nie. Tak. O kurwa, to moim zdaniem teraz zjebałeś. Tak? No dobra. Co ty? Tak to wyjdziesz teraz po prostej, a na końcu przy samej budce postawisz na pion do samej budki, co nie? Dobra, poczekaj. Aż mnie wyrąbało. Ale nie chcę do samej budki, nie chcę do samej budki. Co, chcesz tu zostawić jakiś przejazd? Głupi? Nie, 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 chcę do okna mniej więcej dojechać. Rozumiesz? Do okna? Do okna. Nie, po co? Jak i tu i tak nic nie wstawimy? A możesz wstawić, nie wiem, przesuniesz bikę. No dobra, no dobra, to mnie doprowadzaj. Do końca tam zrobił. Poczekaj, ja nigdy jeszcze tak skupiony nie byłem na odcinku, naprawdę. To musicie nam to wybaczyć, może jakaś, nie wiem... Byłeś na rokecie ostatnio ze mną, to prawie skupiony byłeś. No to byłem, to parę ręce mi się trzęsły, już mamy pół godziny, czajcie bazę? Co? No, pół godziny mamy odcinka, jeszcze z 10, jeszcze z 13 minut mniej więcej. Bo nie, jest 27 minut. Nie wiem, ja pilnuję. Dobra, stawiaj gościu. Tak? Powiedz, kurwa, tak. Znów skręciłeś znowu. No kurwa, bo już nie mogę teraz tamtego kąta złapać tak jak chciałem. Ale nie możesz takiego prostego postawić równo, bo to prosto musisz postawić teraz. Jak? Wyrównać prosto raz... Do czego prosto? Do czego mam się... Do tego ostatniego. Tak samo jak ten ostatni? Tak, ciągle prosto teraz musisz stawiać. Równiutko. Kurwa, ty to masz życzenia. No przecież mi o to chodzi. Mówię, teraz równo prosto musisz zostawić trochę tutaj miejsca od pola. Nie skręcać do pola, żebyśmy mieli jakiś tutaj ruch, a nie w płot przywalać. Prosto, jak teraz zostawiłeś ten ostatni. Postawiam się do niego, ale ciężko będzie. Równiutko, prościutko. Równiutko, prościutko jak linijkę ustaw. I tak do końca, do samego tego. A tam pod koniec postawisz prawdopodobnie jedną w poprzek, łączącą do tego. Moim zdaniem to będzie miodzie. Dobra, inaczej już jak teraz, inaczej już, inaczej tego nie będę mógł zrobić tak jak postawię, patrz to. No i gitara, no kurde, no o to mi chodzi, no. I tak jedziesz dalej. Mów dokąd. Go. O, go. Go. Poczekaj, kurwa gościu, ja tu muszę równo złapać, za. Dawaj, dawaj, łap, jeszcze dalej. Ja bym już, no mówisz? Jeszcze. Ty, tu się płot podnosi. No, bo tu jest górka. Ja już bym teraz jechał, no, tu jest górka i będzie teraz już wyżej płot troszeczkę. Pokazać ci jak postaw będzie. Postaw go, to usuniesz. Czekaj. Widzisz, już troszeczkę gdzie? Tak podszedł dobrze ten. Jest. Tak, no czubkami, no wiem, no dobra. Dobra, tak się... nie, dawaj, jedź, zobaczymy jak będzie. Wiesz jak takie te nie, ładnie to mogą być nierówno? Zajebiście właśnie takie schodki są, jeszcze jedno. Ta spadła teraz, dobra, to już jest równo, znaczy. Dobra. Kurwa do dupy, bo chyba to będzie za mało. No mówiłem, tutaj, a, przy tym już powinienem odbić teraz i tu przyczepa nam wejdzie, dobra, patrz. Na równo, już teraz pod kątem 90 stopni to postawimy. Ostatni. Tutaj? Ten ostatni, żeby tu można no przyczepę było stawiać, o. Patrz. To chciałem jeszcze jedną, cyk. Żeby... O nie. Jezus. Tak. Jak tu? I, te... I tu od razu prosto? Daj mi teraz, no. No ale to nie wiem, czy ci akurat się zmieści. Dobra, moment. Nie będzie za szeroko. Moment, moment. Kminie, kminie. Dobra, muszę kąt obrać. Ej, weźcie to drzewo koło case'a, może je jakoś zetnijcie, czy nie wiem co. Łączek, co ty tam porabiasz jeszcze? Ja? Piec otwieram.
co nie A co ty drzewo będziesz spalał? Ja nie mogę nie no, tak naprawdę to ten, to ładuje drzewo, wiesz, na przyczepę. Aha. Nie okay. mogę tego ruszyć. Najgorsze. Boże. Czego nie możesz ruszyć? Dobra, i teraz już aha, równo robię, i teraz już równo, tak. I tu jakieś maszyny się wstawi. Trudno, inaczej nie zrobimy, bo to będzie krzywo tak to i nie zejdzie. No, no mi się. I tu, ale to musisz dojść do tego. Już tak. równo, co nie? Do tej. Ja nie wiem ile to dojdzie ty. Nie wiem czy się zmieści. No Jezu, tak czekaj. Czułem, że tak. To inaczej. O dobra. Kurwa, ej, Adam, stań mi od końca płotu teraz, jak jest ten słupek płotu. Dojdź mi równo do ściany teraz. Odwróć się i dojdź mi w ścianę, w którym miejscu ja mam postawić tu, bo ja od ściany zacznę to robić. W tym miejscu? Jak twoja głowa? No tak? Pewnie tak. No prosto poszedłem. Mam odejść stąd? Poczekaj, nie, siedem? stój i patrz czy teraz będzie jak postawię ten. Może być? Cholera, chyba nie. Poczekaj, nie. poczekaj. Bardziej bliżej po tego. Rączka. Dobra. Przyczepy. Spoko, ja mogę, dobra, ja tylko chciałem coś sprawdzić. Mogę kłaść od strony płotu. Nie, już zaraz ci pokażę, bo myślałem, że mi się nie zmieści na długość i lepiej chciałem wyjechać płotem, wiesz, tutaj niż w środku go zostawić. Dobra, już teraz... Wiem o co kawał. Tak, duża sztuka, tak. Dobra, czekaj. Jest teraz spoko. Zaraz idziemy kończyć ten płot przy... Tak, gitara. Pięknie. No i jeszcze jeden postaw. Super. Rączek tam... Dobra, pięknie. No i miodzie. A tu będzie furtka akurat dla... O, no i dobra, easy. A jak to rączek się radzi? Pokręciłeś się trochę, ale najgorsze jest to, że nie mogę kurwa nic obciąć. O kurwa piła cały czas, jak w dół się zbliżam, to mi się piła co chwilę wyskakuje. Nic mi nie mów. Ej, możemy przyspieszyć czas? Albo nie, na koniec przyspieszymy już, chuj. Dobra, tu muszę... No przyspiesz teraz. Nie, bo wiesz co, boję się, żeby mi gra nie zlagowała, czy coś. Zapisać może, nie? Dobra, zapisuję. Dobra, zapisałem. O kurwa. Ale zbugowała się gra, ja pierdyka. Dlaczego? Nie mogę kłody podnieść. Aha, to niezła impreza się tam dzieje. To lepiej zobacz co mamy w tym kurwa garażyku małym. Adam, ty byś lepiej mógł teraz sprawdzić jaki kombajn będzie najlepszą opcją do kupienia. Mówisz? No i ludzie podajcie nam mniej więcej w komentarzach. Wiem, że ten, tak nie powinniśmy, ale tak mniej więcej gdzie 10 sztabek złota znajdziemy. 2-3 wiem gdzie mniej więcej. Ale ile musimy znaleźć? 10 żeby zaczęło pokazywać później na mapie. Serio? No. I później ci już pokazuję do stówy. Trzeba to znaleźć samemu. Nie. Ogólnie mamy wybór, moim zdaniem, 3 kombajów. Mecholanda. Na TC5. Za 176 tysięcy. MFA. Aktywne. Za 202. I Fenda. 6275L za 220. Ej, nie wiem czemu ja bym był za MF-em. Mówisz, że... Myślisz, że taki drogi kombajnarz? No, no ale ty, no jak będziemy mieli milion, tak, dobra. Ej, zliczmy sobie ile mniej więcej 600... będzie kosztowało. Policz kombajn i policz tego samego, zchipowanego. Już, poczekaj, 202. A to jeden ciągnik, tylko kupujemy jeden, nie? Mhm. Gdzie ten samej? Twój. Same Fortis? Tak. Mamy Fortis, konfiguracja 193 konie. Standardowe czy szerokie? Szerokie. Szerokie. Całkowita cena 150 tysiące, czyli? Nie 352 tysiące. No to... Zabora. 352 tysiące za ciągnik i kombajn. Zabora. Plus jeszcze header, przepraszam, jeszcze header muszę doliczyć. Ile header do niego? No i reszta nam zostaje na co? Na maszynę i na pole. Nie, no maszyn, z maszyn już nic, prawie nic, nie musimy więcej wziąć. Gdzie tu jest? To Massey'a Fergusona. O, musiałem ludzie tak to zrobić, bo jak widzieliście te takie druciki wystawały po bokach i nie mogłem niestety tego doładnie dorobić, ale okej, tu już sobie... Brączek, szybko weź pług i przyjedź wczoraj. I siewnikiem trzeba zrobić. Czekaj, chodźcie tu na szybko. Bierz siewnik. Ja? Tak. Adam, możesz ty? Nie mogę. Co? Nie mogę chwilowo. A chyba, że dobra, to później do płota równo zoramy. Dobra, to już czyli nie ogólnie z tym, z przystawką, to będzie około 240 tysięcy. No bo ja bym sobie tu trawę za... A dobra, nie trawę to nie. No. 240 tysięcy na pełen ciągnik z tym.
Headerem plus jakiś tam wózek. Mhm. Dobra, automatyka. Czyli ile mamy razem z ciągnikiem? Idealnie tak mniej więcej na oko? No, 370. 370, no to 380. Zobaczcie, nawet nie pół miliona. Czyli kredytu mamy 160 tysięcy, to jest już 500, tak? Poczekaj. Weź tam poli, dolicz 160 tysięcy kredytu. 160 tysięcy kredytu, to będziesz miał wtedy... No 560 masz. Okej, okay, do tego tak idź, zobacz pola, ile kosztują te dwa, co jesteśmy zainteresowani. O kurwa mać, co to ja jestem matematyk? 120 tysięcy razem. No to stary, no to stary to jest bajka. Bo nam zostaje 300 tysięcy w kieszeni. Na. Na inne maszyny i duperele. No i super. Super, wreszcie z tą serią tak to wygrywa. Do sama trzeba będzie nam dokupić coś większego. Boże, jak tu brączek ładnie posprzęt. No, 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 blisko. 35 minut. No, terminał normalnie. Zaraz ludzie będziemy kończyć. Adam, o, zobaczymy wiesz, efekt. Jestem za tym. Adam, podstaw mi drugą przyczepę. I bierzemy się, ja na singlu później wchodzę i robię wam misję. Poczekam na chłopaków, bo teraz niestety Adaś musi jechać. Don't tell me now. A ja... Dosłownie. Akurat, muszę, ale masz już... No, brączek będzie też spadał. No, ja już tu ten płot chcę na szybko zrobić. Wiesz, i łąkę sobie już zrobimy u kogoś z was. Dobra, mów się ile tego płota jeszcze. Koniec? Czy jeszcze jedno przęsło? Nie widzę, bo nie mam. Przyjdź, to przyjdź szybko, brączek. Tutaj do tej, koło tej wiaty co robiłem. Jeszcze jedno przęsło, czy nie? No. Dobra. A bo czekaj, może wyjazd tu na pole będzie taki. No bo wyjazd będzie tu na pole, tak. To zostaw, tak. To zostaw. Dobra. Ej, no normalnie robota prawie na 40 idealnie minut, nie? Dobra, Adam, czekaj. Proszę cię bardzo, łapaj. Nie no, dałeś radę, naprawdę. No tutaj się trochę pomyliłeś. W jednym miejscu, Bolek, tylko dałeś ciało, wiesz? Ten? Którym? Tym tutaj na początku, przy tych tych. Ale już wyprostowałem je. A i tam jest taki otworek malutki. No tak, no ten mówię. No to tylko no mówię, no ciężko mi już było coś zrobić. Nie, myślę, że tutaj nikt nam się chyba nie wkradnie. Okej. Okay. Jest spoko. Dobra, chłopaki tu pięknie drzewo wycięli. Patrzcie jakie pole nam się ludzie zrobiło fajne. Idealnie teraz doramy to... Kurwa, no ale powiem wam, że naprawdę nasza wiata przyozdobiona. Ej, ale tak szczerze, tak bardzo się nie buguje, więc wygląda naprawdę jakby trochę zarosło. Ale źle to nie wygląda. Nie, nie wygląda. Jakby taką zieleniną zarosło. Ty, ja może tu ten, kurczę, może mi się to uda jakąś tą dziurę tą zatkać. Dobra, my tu drzewo kiedyś zasadzimy i trudno, bo już to bym musiał cały płot przestawiać chyba. Tu ja sobie już poza odcinkiem, Boże. Najwyżej ludzie pozwolicie, dociągnę teraz ten moment. Czekaj, kurde, jak piłę wyłączyć. O, ten moment tutaj koło chałupy dociągnę. Wiecie, tak ładnie, żebym... Adam, weź nie Holanda na wkład. Żebym miał tutaj do równości. O, dotąd dociągniemy. Tutaj na razie zostaje to wszystko, ponieważ tu kiedyś jakaś wiata na pewno się pojawi jeszcze w tą stronę, więc na razie płotem nie grozimy. Płot będzie pod na naszą wyłączność, także spoko. Tu dobrze Adaś powiedział. Fajnie. Chłopaki, gdzie jechać z drzewem? No na tartak, nie? Dużo masz tego? Dużo macie przyczepę? No, zobacz. Dwie przyczepy. Żartujesz. Niecałe. Mhm. O kurcze. Ej, to może któryś wywiedzę sobie na odcinku to później. Prączek może no. Zostawił siebie to na to zostaw, to później na odcinek do siebie i tu oranie trzeba pole kolejne robi, także spoko. No. Dobra ludzie. Czekajcie, widzicie ja jeszcze się sobie na tą... misji. A, nie, jeszcze sobie ten. Przyspieszę to teraz. Czekajcie, zapiszę to na pewno grę. Zapisz, zobaczymy jak ta trawa urośnie, jak to będzie wyglądało. O Jezus. No, Jezus, już nie zdążyłem, no te oczy, głupie kolory. Oczy. Szybki. To niezłe oczy. Czekaj. E22. Dobra, wiem. Ta trawa nam tu urośnie na momencie. O, pięknie. Masz już trawę? Ej, jak zajebiście! Ja nie mam jeszcze, ej, czemu ja nie mam? O, jest. Dobra, czekaj. O, ja... Kurde, wiesz co, Bolek, a dobra, już chodź. Co? Było zapotrzebowanie na coś. O ja, trzeba tu ten asfalt trochę ten... grubernąć, bo tu chyba na asfalt weszło, widzisz? Boże, czaisz, że na soje były 2000. Bolek, przesadziłeś trochę. Z czym? Będziemy kurwa z białe, znaczy żółte zboże pryskać kurwa. A dobrze, że zapisałem. Dobra, nie, ja ludziom musiałem tylko pokazać ten. Ta trawa jak urośnie. To no ja nie zapisuję już tej końcówki. Nie, bo straciliśmy naprawdę super dotację 2000. Tak, tak, nie. Ja po prostu chciałem tutaj zapisać ludziom i pokazać. Patrzcie, ładnie ta trawa wygląda. Myślę, że jeszcze kiedy... piszcie nam w komentarzach, co mamy zrobić z drzewami. Czy możemy sobie jakąś cenę wymyślić na drzewa, czy na przykład damy 5000 i zasadzimy, nie wiem, 10 drzew? Bo drzewa są strasznie drogie i nie wiem kto taką cenę robi. A gdzie Bolek zrąbał z jakąś szparą niby? Tam, tu jest, ja tu właśnie zrobię i tu bym chciał drzewo blisko gdzieś posadzić, żeby nie było widać, widzisz to?
No nie mogłem albo, tu niestety bliżej dojechać. No. Albo brączek jakąś tam żywopłot dowali. Tu coś zrobimy, także, także spoko. Więc myślę, że nie wygląda to, ale fajnie, mamy ogrodzone gospodarstwo. Pięknie, naprawdę. A fuj, także... W następnym odcinku zobaczycie pełną wersję ubrania. Także piszcie mi, kochani, w komentarzach, co mam zrobić właśnie z drzewami. Co mamy my zrobić na tej serii z drzewami? Za ile mamy je kupić? Co mamy z nimi zrobić? Czy mamy je za darmo? Ale za darmo nie. To jak coś, to na przykład damy 5000, a dostaniemy, nie wiem, 15 sztuk drzewa. O, możemy takie coś, coś zrobić. Także piszcie, czy taka opcja by wam odpowiadała. Za chwilę widzimy się już w misji i nie wiem, kto tam będzie ze mną w tle. Także my się z nami... Mama. My się z wami żegnamy i zapraszamy. Zapraszam już na jutro do Brączka i do Adasia na kolejne odcinki. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Ze mną został już tylko Adaś, więc pakujemy się w kabarynę i śmigamy wypełniać nasze misyjki. Nie no, tak jak teraz se patrzę, to myślę, że spodoba wam się taka właśnie forma raz w tygodniu odcinków. Nie no, już kurczę, nasza brama zamontowana. Ciągnikiem zjechałem, żeby nikt nam nie ukradł. I lecimy wykonywać misje. Myślę, że powykonujemy troszeczkę misji tych, na tych polach, które będą prawdopodobnie do zakupu. I teraz właśnie jedziemy zobaczyć, co tutaj ciekawego mamy. Już widzę, tam w oddali są coś, na pewno będzie ze żniwami. Tutaj chcemy kupić to pole właśnie po lewej stronie, tak jak wam wspominaliśmy. I też jedno to tamto na górce, ale to wykonamy te prace później. Nie chcę, żeby mi tutaj to zboże może znikło, dlatego też pojedziemy wykonać sobie najpierw żniwa, dlatego że no wiecie, to na pewno jakieś większe pieniądze niż za tutaj prawdopodobnie obok będą jakieś nawozy, opryski, coś w tym stylu, ponieważ już tylko takie prace nam pozostały. O! Mamy żniwa i mamy Jamesa Harrisa. I jeszcze w dodatku mamy właśnie tego Maseya Fergusona Activie, którego chcieliśmy sobie kupić. Tylko że tutaj jest chyba z tym większym headerem, ale dobrze, bierzemy od niego misję zebrać i zwieść. O, super, także dobra, bierzemy ile? 7, mamy 18 milionów na wykonanie, 7,5 tysiąca, myślę, że to dobra cena, Adaś, nie? Ile? 7,5 tysiąca. Ja 5,5 tysiąca zrozumiałem. No, no to nie, ciśniemy. Tak, to jest ten, który chcemy kupić. Także już będziemy mieli pierwsze testy, super. Cieszę się, że właśnie w tych misjach będziemy mogli sobie testować też niektóre z maszyn, jakie nam tutaj się sprawują. Musimy się ogarnąć, bo to nam, na czasie nam zależy, że tak powiem. I dobra, możemy sobie cisnąć bez robienia jakichkolwiek mijaków, żeby jak najszybciej nam udało się to ściąć. Ja myślę, że 18 minut to jest troszeczkę za dużo, ponieważ to pole zajmie mi około 5, nie no, może troszkę więcej, około 8-9 minut. Zobaczmy sobie, jak wygląda w ogóle środek w tej naszej machinie. Chyba Adaś, jednak zostaniemy przy tym i nie żaden Fendt, nie New Holland, tylko właśnie Massey. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, jak widzicie w środeczku. A header też już nie jest mały, no już widzę to na naszych polach, szybkie żniwa by dość były. Więc myślę, że ten kombajn spisałby się u nas. Więc miejmy nadzieję, że i tak będzie. Tylko mówię, no na razie trzeba zarobić, te sztabki złota na pewno nam w tym pomogą. I byłby to taki dość szybki zarobek, ale też nie jakiś tam strasznie ogromny, że się rozbudujemy, nie wiem, do jakiego bambra. Tylko że akurat pomogłyby nam na pewno teraz w tej podstawie, tak, którą mamy na naszym gospodarstwie, żeby ją jak najszybciej wymienić na troszkę nowsze i większe maszynki i też żeby dla was to wszystko było bardziej oglądane, bo no już jak sami wiecie, mamy po 7, czyli 23 odcinki już chyba nawet teraz będą, po tym już są nawet, bo ten do mój to będzie z 25-6. Więc jak widzicie, no to już troszeczkę odcinków jest, jakby nie było, i prawie w tych wszystkich robiliśmy jedno i to samo. Chodzi mi tutaj oczywiście o orki, siewy, żniwa tymi samymi maszynami. Ogólnie nie wiem, czemu mam takie straszne spadki FPS-ów. Spadają mi nawet do 50, do 45 klatek momentami. Muszę troszeczkę zmniejszyć sobie teraz te wszystkie opcje, bo jak już wiemy, mamy trochę maszynek, teraz na pewno te płoty, to wszystko to już troszeczkę będzie lagowało. Już nie będzie takiej płynności, ale mówię, zmniejszę sobie teraz jak na razie te wszystkie pola widzenia na aż takie, bo mam strasznie duże, ponad 200 czy 200 nawet na maksa, także niepotrzebne są aż tak duże.
No to mamy 2 minuty, 3 minuty na okrążenie niecałe. Jeszcze tutaj zrobimy sobie... Trochę jak z Robertem Kubicą. No, troszkę coś takiego. W następnym tygodniu oczywiście Brączek będzie miał taki odcinek. No i też wiecie, no ja dzisiaj akurat miałem taką pracę, trafiła mi się taka, a nie inna. Myślę, że fajnie, bo te układanie płotów to taki odcinek jednorazowy. Zbytnio się nie nasłuchaliście, nie ciekawego, bo byłem zbyt skupiony. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba. I mniej więcej dzisiaj chociaż zarobimy sobie na tych misjach właśnie na ten nasz płot, bo wyniósł nas około chyba tam, nie wiem, 10 tysięcy mniej więcej. Nie wiem ile miałem na początku odcinka, ale prawdopodobnie około 45, a skończyliśmy na 33. Prawdopodobnie skończylibyśmy na 35, gdyby nie to, że kilka razy sprzedawaliśmy niektóre te nasze płoty, ponieważ coś było z nimi nie tak, ale że tak powiem, efekt końcowy jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jeszcze tutaj dokończę niektórych kilka rzeczy, no to nawet ich wyniesie nas te 15 tysięcy, to nie jest tragicznie, bo no mówię, na pewno będzie sprzyjał ten płot tej naszej serii. No, na pewno wiadomo, no. Nikt więcej, no, ja myślę, że nie będzie miał takiej gospodarki, więc... Właśnie my mamy, także myślę, że to są właśnie takie rzeczy, które przyciągną was do tej naszej serii. Ja, że nie będę się... Już przyciąga. Już zresztą przyciąga, bo naprawdę robicie... Te odcinki wychodzą dzień w dzień. Jakby nie patrzył, no czasami my robimy ten dzień przerwy, tak jak wam mówimy. Czasami raz się teraz trafiło dwa, bo nie mogliśmy nagrać. Ale jak sami te widzicie, to strasznie dużo wychodzi tych odcinków. Czasami po dwa dziennie i tak najczęściej jest. I wy oglądacie te odcinki. I to naprawdę, no ta oglądalność nie jest mała, bo potraficie w ciągu 24 godzin wykręcić prawie u każdego z nas po 40, po 50 tysięcy nawet czasami. Zależy jeszcze jaki jest odcinek i jak wam przypadnie do gustu. Także co nas bardzo, bardzo cieszy, jest łapkowana ta seria, bo wyświetlenia to jedno, łapki to drugie, bo łapki zawsze dla motywacji. Wyświetlenia to wiadomo, gdzieś tam ktoś pisze, coś znajdzie i jest okej, ale tu też liczą się łapki, bo czasami filmy mają po ileś milion wyświetlenia, mają nie wiem, po 1000 łapek, tak? No to naprawdę nie motywuje do niczego. Nie. A tutaj jak widzimy, jestem teraz ciekawy, Adaś. Jak to jest, jak ja teraz koszę sobie tym kombajnem, myślałem, że ogólnie wszystko znika. Ciekawe, jakbym swoim ciągnikiem, bo wiesz, ktoś jakbym sobie podstawił tu ciągnik wcześniej, nie, i nasypał na niego. Ciekawe, co się dzieje w takiej misji, czy ona jest nieukończona, bo w sumie mega, nie? No. Ale nie, jeżeli co, chcesz podjechać teraz czymś swoim? No, bo on tutaj nic nie podstawił. Nie podjedziesz. Znaczy, nie chcę podjechać czymś swoim, jakby ja bym przed przyjazdem tutaj na pole, nie? Podstawił ciągnik, bo ogólnie podjechałem pick-upem i patrzę, ten pick-up stoi teraz, nie? W tym samym miejscu, co był. Czyli prawdopodobnie, jeżeli bym to podjechał ciągnikiem z przyczepą, to ciekawe, czy mógłbym to zboże zabrać do siebie. Ale nie wiem, czy staniesz koło pola, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli odjedziesz parę metrów od pola, to zacznie ci odliczać czas, w którym... No. Masz 10 sekund na to, żeby wrócić z powrotem na pole. Aha, no to jedynie bym musiał tak stanąć, ty, znaczy ja wiesz, jak sobie nawracam, to jest easy. Jak ja bym go postawił przy samym polu, to... No jo, jakbyś go postawił przy polu, no to jesteś... No prawda. Ja mówię o tym, nie, że postawić go przy polu. No jestem ciekawy, co się wtedy z taką misją dzieje. Jestem ciekawy, jak jest to dopracowane bardzo. Czy wtedy właśnie od razu nam prosto z mostu daje, że misja jest nieukończona i albo, tyle, czy... Albo wiesz, po prostu... Błąd gry, tak? Wysypywać, albo nie będzie ci wysypywać. Albo nie będzie, ale no. Sprawdź, ej, sprawdzisz mógłbyś, bo to naprawdę by... No ale kurwa, sąsiada okradniemy. Ej, no ale byś miał za darmo zboże, no po prostu robisz misję, ale no po prostu, jakby to powiedzieć, zabierasz plony, bo na przykład on ma już za dużo, albo oddaje w dobre ręce. Tam niby coś pisało, nie przeczytałem tej całej misji, ale no chyba nie trzeba ich czytać, tylko po prostu jak widziałem, każdy ją bierze od razu jak mu się tam podoba, tak? Ale tam było ściąć i zwieść, no ale skoro mi nie postawi żadnego sprzętu, to przecież mu nigdzie tego nie zawiązę. To znaczy, że ty musisz zwieść, sam. Co do siebie? No. Gościu, no nie gadaj, ja zaraz zobaczę mapę, mam nadzieję, że mi tu się nigdzie nie wyświetla, że ja mam mu to kurwa zawieść gdzieś. Nie, na pewno nie. To ci po prostu w zakończeniu skoszenie, ile tam potrzebujesz. No po prostu wiesz, czarny ekran wygrałeś i tak dalej. No to tyle jedynie. Nie, no wiesz co, następnym ale razem... Ale mógłbyś kiedyś, no jak to mówisz, następnym razem... Nie głupi pomysł. Nie, bo ja wiesz co myślałem, że jeżeli ja wsiadam tutaj do robienia misji, to mi wszystko znika, wiesz?
że tym pick-upem podjechałem, że maszyny z gospodarstwa znikały i wszystko. Ale teraz patrzę, ten pick-up stoi, także no dość ciekawie to może być i sprawdzimy to w kolejnych misjach. Myślę, że można coś tu ciekawego odkryć. No chyba, że bardzo fajnie zrobili tego farminga, no i nie da się go oszukać, tak, tego przysłowiowego naszego zleceniodawcy. Myślałem, że szybciej mi tu pójdzie, a tu patrz, kurczę, już robię 8-7 minut. Nie no, jeszcze będę kończył. Dobrze, mówiłem, że około 9 mi zejdzie. Także mi zostały jeszcze 3 przejazdy w jedną i w drugą. I polecimy sobie na jeszcze jedno, dwa pola mi się wydaje, że spokojnie powinniśmy zrobić, bo tutaj rozwożenie takiego nawozu, czy też nie wiem co tam jeszcze będzie, oprysków, to jest chwila moment. Więc myślę, że poszłoby to bardzo, ale to bardzo szybko. No i tak mniej więcej, około 20-20 minut, przecież nie skończę misji, jak będę miał tam, nie wiem, 10. Zawsze no będziemy robić 20 minut. Jak się uda tam 2, 3, 4 minuty, to nic się nie stanie. Lepiej było, żeby dłużej niż za krótko. Więc myślę, że te odcineczki wam się spodobają. Ja dzisiaj wreszcie mogę się teraz odprężyć, jak widzicie, usiadłem sobie normalnie, bo po tamtym odcinku 40 minutowym, uwierzcie, że miałem już chęć nie nagrywać dzisiaj nic, położyć się chwilę spać i odsapnąć, ponieważ dzisiaj przed tym odcinkiem 40 minutowym nagrałem 3 odcinki już wcześniej. To jest, później tamten odcinek długi był 40-minutowy, to był czwarty, to jest piąte podejście i teraz jeszcze będę nagrywał 3 odcinki do Adasia, także no dzisiejszy dzień to jest po prostu masakra i 7 odcinków jednego dnia, to powiem wam, trochę głowa mi już wymięka. Jeszcze może gdyby nie ta lampka, która mi świeci prosto w oczy, to może i bym troszkę dłużej wytrzymywał, ale chcę mieć po prostu to naświetlenie dla was, żeby to mnie normalnie było widać. A jednak troszkę w oczy to razi i oczy bolą po jakimś czasie, jak się tak długo ponagrywa. Także fajnie, bo mówię, możemy przetestować ten kombajn, który prawdopodobnie pojawi się u nas na serii, gdy już znajdziemy sobie ten milion. Teraz na pewno, kurczę, stary, będziemy musieli wsiadać, nie wiem, we wszystko i jeździć po tej mapie i szukać teraz każdej cząstki złota, że tak powiem, bo przy 10 no to już fajnie, bo nam pokaże, tak? Ale te 10 teraz znaleźć to będzie mankament. No jedna wiem, że jest. Czekajcie, ja nie wiem, czy tutaj złapię. Nie złapię, dobra, nie będę próbował. Jedna wiem, że jest u nas w kurniku, już chyba została zebrana. Druga jest, jak przypadkiem ostatnio szedłem, znalazłem ją tutaj. Jakbyś jechał w stronę tych buraków, co mam na tamtej serii, to taki skub jest jakby, koło pociągu, to jest jedna. Następna jest, jak właśnie dzisiaj sobie ziemniaki żeśmy sadzili, sprawdzałem ten domek tam później, z tyłu jest sztabka złota, także mamy już 3. No jeszcze 7 i teraz te 7, no mogę tak zakładać mniej więcej, że w mieście będzie sporo pomiędzy... Ty! Jakie jajca, całego pola nie skosiłem, ale ty, świetna robota, nagroda. No tak, no bo tam masz zaznaczone tym zielonym kółkiem. Gościu, no to świetna robota, dostaliśmy stary 7,5 i premia czasowa 2500, pięknie. Lecimy sobie dalej na misyjkę. Nie, to mi się podoba, tu już widzę jakieś ziemniaczki i myślę, że ziemniaczki to nie jest jakaś tania sprawa. Ogólnie będziemy te misje wykonywać i patrzeć też troszeczkę na tych zleceniodawców, żeby byli ci sami, ponieważ gdy później będziemy kupować od nich pole, te pola będą, że tak powiem, o wiele w niższej cenie dla nas do kupienia, z racji tego, że im pomagamy. Co my tu mamy? Nawożenie. O, będzie jakiś sztejer. Nie chcę sztejera. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego możemy dostać. Mamy Fenda, mamy Lightnera, czekaj, Zetor. Chyba Fend zostanie. Czekajcie, Hulinman. MF-a nie chcę. Zetor duży. No daj teraz Fenda albo coś. Dobra. O, New Holland, ale nie, to nasz T5. Dobra, jeszcze raz. Nie? O, jest, dobra. Super. Za 2000 będziemy pryskać Fendem. Fend mieliśmy w planach zakup takiego Fenda, ale sobie odpuściliśmy po późniejszym czasie, ponieważ no te konie jednak nie były aż nam tak potrzebne, znaczy były potrzebne, ale chcieliśmy w głowie cały czas kupno tego ciągnika do 120-130 koni. Dobra, rozkładamy to szybko. Oj, będzie mi się tu gniotło, widzę sporo. Ale damy, myślę, że jakoś radę. 2500 za misję, która będzie trwała niecałe 5 minut. Myślę, że to jest dość szybka kasa. Dobra, my już sobie tutaj cofamy, odpalamy i ciśniemy.
Mam nadzieję, że no to kółeczko będzie nam się naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko ładowało. I teraz już wam tłumaczę, co będzie na tym polu, czemu je kupujemy. Zobaczcie po lewej stronie, mamy dróżkę. Dróżka oczywiście pójdzie pod orkę, będzie wykorzystana przez nas w 100%. Tutaj do przodu, jak widzicie, pod same krzaczory podjedziemy i tam około torów zostawimy po metrze mniej więcej, tak? No i z tamtej strony do samych drzew prawdopodobnie dojedziemy, z racji tego, że jest akurat tam taki fajny bardzo kawałek, a już później przy samych drzewkach niestety są już takie nierówności, dlatego też nie będziemy do samego końca dojeżdżać i ścinać tych drzew, bo żeby się tak goło nie zrobiło na tej mapie, jak potniemy wszystkie drzewa. A to drugie pole to zaraz podjedziemy na nie, bo prawdopodobnie jeszcze tam wykonamy też sobie misję. Ciekawe, jakieś gruberowanie pewnie tam będzie, bo widzę, że puste pole albo siewy. Także zaraz sobie to wszystko ładnie sprawdzimy. Dobra, lecimy tak, nie będę się tu teraz rozdrabniał. Nie baw się w tańcu. Tak, jak najszybciej tu chodzi, żeby to zrobić. Fajnie, że w ogóle takie coś w farmingu wymyślili, ale wiecie co zauważyłem? Że przez te misje właśnie, które są, moim zdaniem gra stała się o wiele, wiele trudniejsza, jeśli chodzi o rozwój. Bo jeżeli nie wykonujecie tych misji, czyli tak jak my, zobaczcie jak mamy trudność się rozwinąć. Pola są strasznie drogie. I mówię, dzięki wykonywaniu tych misji, te pola naprawdę obniżają swoją wartość, czyli są tańsze przy zakupie. No i jak sami widzicie, niezła kasa jest za wykonywanie tych misji. Czyli wpływa to wszystko na to, że no bez misji teraz ciężko cokolwiek zrobić. I dlatego mówię, no bierzemy się za tę misję, bo to też sporo kasy będzie dla nas i myślę, że dzięki temu będziemy mogli być tak na równi ze wszystkimi, jak ktoś robi sobie taką serię właśnie singla. W ogóle nie, jak tu w środeczku wygląda, ale ten fend nawet nie jest taki brzydki, ładny, naprawdę, jak to fend w środku kolorowo. O, no i szybkie zadanie, no to 3000 prawie zarobione, pięknie, no to już mamy zarobione na płot, no to jedziemy jeszcze, bo mamy ile? 16 minut, myślę, że jakieś szybkie wykonanie byśmy mogli szybką zrobić, akcję, wiecie możesz co? Cyknąć. Pobiegnę, bo jak ja mam teraz dookoła jechać, to mi to nic nie da. O! Rozlewanie gnojowicy i Fendwario. No, zobaczmy, czy jest jakiś inny ciągnik. Ten stary Deutsch. Właśnie, zobaczmy tego Deutscha. Wiecie czemu? Ponieważ chcę zobaczyć, jak bardzo zmienił się pomiędzy 15 a 17. A, no tak. Dobry pomysł. Już podpinam. O, no dźwięki na pewno są zmienione. I tu, o, lepsze. Ojejku, no dźwięki to tak jest. Typowe. Czekaj, tu się poczekaj, nie mogę podczepić. O, dobra, jest spoko. Dźwięki naprawdę, wow, full wypad. Jeśli chodzi o model, to nic się nie zmieniło. Zaraz zobaczymy sobie wykonanie środeczka. Jeszcze gnojowicy nie rozlewałem w tej grze. Także będzie na pewno ciekawie. Zobaczymy na jaką... O ja... Ale zajebista animacja. 16 na godzinę możemy jeździć, także to jest bardzo szybko. 8 minut na wykonanie zadania, myślę, że to będzie szybciej. Ale no jestem w szoku, jaka animacja. Szkoda, że nie pojawia się jakiś obornik, chociaż nie stworzyli czegoś swojego. Wow, ciekawe ile ta beczka kosztuje, bo powiem ci, jadać nie jest duża. Wchodzi w nią 8000 litrów. Wow. Teraz jestem ciekawy, czy można kupować tą gnojowicę, czy też nie, bo rozlewanie gnojowicy naprawdę by było o wiele, wiele szybsze niż sadzie się w tego poplonu, nie? Ludzie, weźcie, napiszcie nam, czy jest możliwość kupienia gnojowicy w farmingu teraz. Bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy. Nie, no robota idzie świetnie. W środku myślę, że troszkę lepiej detale poprawione, ale nie za dużo. Na pewno tylko dźwięki tutaj zmieni, dlatego dobrze, że go nie kupiliśmy, bo ktoś nam go polecał, bo dużo koni, ale tu nie chodzi też o to, tu chodzi o to, żeby ta seria dla oka była przyjemna i wam się podobała. A nie to, że pójdziemy naprawdę na jakiś totalną wyjebkę i kupimy co bądź, żeby po prostu mało tylko kilka koni więcej. Także dobrze, że go nie wzięliśmy, bo jakoś świetnie nie wygląda. Błyszczy się jak psu jajca. Dobra, my sobie tu ciśniemy, mam nadzieję, że dość szybko poleci i te mijaki nie będą jakoś miały większego znaczenia przy ukończeniu tej misji. A nawet nie spojrzałem, ale około 3000, pewnie 1000 premii za czas będzie, także 4000. No to sporo zarobimy, bo zarobimy około 17 tysięcy chyba w 20 minut. Myślę, że chłopaki będą później z czasem mogli sobie brać większe misje i wykonywać je.
Ale mówię, na razie warto by było tutaj skupić się na tych polach blisko nas, które będą do kupienia. Jestem ciekawy, czy jest coś takiego, że jak już wykonasz na jednym polu misję, to już więcej nie możesz? Nie wiesz, Adaś. A na tym samym polu, czy jeszcze raz można? No, czy możesz kilka razy na tym samym polu misję? Można. No tylko, że jakieś inne, nie? Później teraz widzę, na tamte mi ziemniaki wyskoczyły, czyli prawdopodobnie będę mógł wykonać kolejną misję, także jestem też ciekawy, czy jest coś takiego jak nieskończoność misji, że nie, możemy zrobić na przykład w całej grze naszej z 50 misji i to będzie koniec. Piszcie także w komentarzach, bo naprawdę chciałbym się dowiedzieć troszkę więcej na ten temat i chłopaki na pewno też, żebyśmy wiedzieli, co robić, bo jeśli tak, no to będziemy prawdopodobnie na tych planowanych naszych polach robili właśnie tylko tam misję. Żeby w jakiś sposób obniżyć cenę tych pól. Dobra, my wchodzimy do środeczka i ciśniemy sobie dalej. A czekajcie, ja sobie sprawdzę to obracanie się szybkie. Zajebiście. Prawo, lewo, tył. Oj, mijak. Dobra, wchodzimy do środka. Ale widzę, że tu chyba z tymi mijakami spokojnie powinniśmy zakończyć sobie misję. Już mamy 20 minut, ale no zawsze na te początki chwila odchodzi czasu, no to tam będzie godzinę 3 minuty gdzieś. Mniej więcej. Także nie jest tragicznie. Jestem ciekawy, jak ja to wrzucę. To jest najciekawsza sprawa w tym wszystkim. Też damy. Ale myślę, że spodoba wam się i wynagrodzicie nam jakoś to. Zostawiając troszkę łapek pod tymi odcinkami. Nawet nie wiem, ile możecie zostali, bo nie wiem, na ile was stać. Wiem, że stać was na dużo, bo 8500 pod fanny moment to jest coś. Po 5000 od zera do farmera w 2-3 odcinki wcześniej, jeśli chodzi o ten rozwój gospodarstwa, to jest naprawdę dużo jak 5000 łapek. Więc no zobaczymy, ile wam się uda tutaj wbić. Może jakiś kolejny rekord wykręcimy, fajnie by było. Kiedyś chciałbym zobaczyć 10000 pod takim farmingiem. No to by było na pewno mega uczucie i piękny widok, ale no na razie nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość. Cieszę się, że jakaś ta aktywność jest i 3, 2, 1 dziękujemy. 1700 za wykonanie i 1300 za czas, także zarobiliśmy 18 tysięcy, ponad, prawie 19 tysięcy żeśmy zarobili w tych kilku misjach, także mamy 51 tysięcy na koncie. Zobaczcie, jak łatwo dorobić się kasy. To jest coś pięknego. Także co, kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Jeszcze idę wam pokazać, jak to gospodarstwo nasze fajnie wygląda. Jak tu zaoramy wszystko, trawa wzrośnie i będzie sezon kolejny. To już naprawdę mega będzie fajnie to wyglądało. Także co, kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, za to, że wytrzymaliście tak długo, jeżeli ktoś wytrzymał w ogóle. I słyszymy się jutro u chłopaków w odcinku. W poniedziałek robimy małą przerwę i od wtorku zaczynamy od nowa. Także dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!